Rafał, no strzelec bramki na 1-1 i takie pytanie, które mi się nasuwa, dlaczego wy dzisiaj reagowaliście dopiero wtedy, kiedy traciliście bramki? No i to jest słuszne pytanie, na pewno analiza gdzieś tam to, na to pytanie odpowie, ale prawda jest taka, że przede wszystkim w pierwszej połowie trochę pukaliśmy głową w mur. Przeciwnik oddał nam pole i my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak z tego skorzystać, no i trudno. Cenimy ten remis, cieszę się to, że wpadły bramki, jeżeli nie z gry, to po stałych fragmentach. No i jak powtarzam praktycznie co każdy remis, że każdy punkcik trzeba szanować, bo w ogólnym rozrachunku na koniec sezonu te punkty dadzą efekt. No jasne, no właśnie, stałe fragmenty gry to jest coś, co zaczyna robić takim waszym poważnym atutem, bo w Świdnicy chyba dwie bramki albo i nawet trzy ze stałych fragmentów, no dzisiaj dwie. Piłka gdzieś się tam znalazła w tym polu karnym, więc widać, że no coraz lepiej wam to wychodzi. Prawda jest taka, że pracujemy nad tym, więc przynosi to efekt, to cieszy. Druga sprawa, że ta trzecia liga Dolnośląska kiedyś bazowała tylko na tym, a wiadomo, że większość drużyn jest właśnie z tych rejonów i to była jakaś twarda gra bazująca właśnie na długich piłkach, stałych fragmentach. No i widać, że drużyny dalej często na tym bazują i my nie możemy odstawać na tym polu, więc robimy wszystko, żeby też nam dawało to bramki.